Może pan przypomnieć tę zadziwiającą zupełnie historię z basem? Och, tych historii z basem musiałby mi pan powiedzieć, kto... Tym bardzo tanim basem, który był na prędce albo zrobiony, albo kupiony, a tak, pożyczony? Ja nie mieliśmy instrumentów, więc ja strugałem instrumenty w domu, bas wystrugałem z kwietnika. Zresztą gitarzyście też wystrugałem z kwietnika. Kwietnik miał tak z 8 cm grubości, to była jakaś taka decha. Wtedy byłem fotografem w Urzędzie Wojewódzkim i obok była pracownia stolarska. Wszystko pięknie, zgrabnie obmyśliłem. Stolarze mi to przycięli, ja to potem szlifowałem. No, grałem na tym, nie wiem, ze 3 lata. Przy płycie UR wygonił mnie realizator ze studia. Powiedział, że to już nie ma dynamiki, nie brzmi. I ten bas wisi gdzieś tam w muzeum w Gdańsku. Jest jakieś takie muzeum rock'n'rolla czy czegoś. No właśnie, dobrze, że pan wspomniał o płycie UR, bo dla mnie to był chyba jedyny przypadek w karierze Lecha Janerki, który nazwałbym radykalnym. Ta płyta była dosyć radykalna brzmieniowo. Tak ją pan dzisiaj odbiera po latach? Radykalna. No, to był taki dziwny czas w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę, robienie muzyki, że nagle wszystko wolno. Pierwsza fala punk rocka nowej fali jakby już przygasła. I świat poszedł do przodu, a w Polsce muzycznie nastąpił regres. Wszyscy zaczęli grać na jakieś przedziwne, no słabe rzeczy moim zdaniem. Muzycznie to było wtórne, nieciekawe. Za to swojskie. A UR to były takie poszukiwania. No, na przykład próbowaliśmy tworzyć brzmienia, których nie ma, bo pojawiły się takie możliwości. Pojawiły się pierwsze syntezatory, gdzie można było grzebać w obwiedni, gdzie można było budować barwy i tak dalej, i tak dalej. I ambicją tej płyty było wykreowanie świata, którego nie ma, tak na dobrą sprawę. Takich dźwięków nie ma. Z różnym efektem. Raz to jakoś tam się uda. Ale generalnie uważam, że ta płyta, że to jest jedna z ciekawszych płyt. Czy była odważna? No nie aż tak odważna, jakbym chciał, ale była odważna. Pamiętam taką sytuację, graliśmy to w Sopocie. Był taki dziwny festiwal w Sopocie, gdzie grały polskie zespoły. Właśnie chyba 90. albo 91. rok. I to grały też zachodnie kapele. I na próbie, kiedy zaczęliśmy to grać, to wszystkie te zachodnie kapele wyskoczyły z garderoby, żeby zobaczyć, co się dzieje. Było tak szokujące dla nich. Pamiętam też, że Wojciech Mann miał jakąś taką turę po kampusach uniwersyteckich w Stanach, czy tam po radiach i zabrał tą płytę i tam puszczał. No bo to było nowatorskie. Strasznie żałuję, już nie jako dziennikarz, ale jako słuchacz, że młodzi ludzie, którzy chcieliby się na przykład z tą twórczością czasami zaznajomić, nie mogą sobie pójść do sklepu, nawet tego największego w Polsce i najbardziej reklamowanego, i kupić solowych płyt Lecha Janerki, bo ich po prostu tam nie ma i tyle. To jest knyf, moim zdaniem, bardzo poważny. Natomiast chciałbym spytać o jedną rzecz, o ten próg w 89 roku. Jeżeli Klaus dla nas wciąż po latach brzmi jako muzyka, która się sprzeciwiała reżimowi wtedy, jeżeli niektóre pana piosenki solowe tak brzmią, to jak się pan poczuł po tych słynnych wyborach w tej niby nowej, odrodzonej Polsce? To było dla takiego artysty jak pan bardzo ważne, do tej pory jest ważne, czy ten świat jest zbyt trudny? Czy to ma być komentarz polityczny? Nie, nie, nie. To znaczy w ogóle, czy my to dobrze zasymilowaliśmy, tą zmianę, jak pan myśli? Ja zaczynając grać w Klausie Mittwochu, odizolowałem się od społeczeństwa. Uważałem, że społeczeństwu należy się kilka słów z mojej strony, komentarza do rzeczywistości. A nie zachęcania do tego, żeby powstało to społeczeństwo z posady? I coś zrobiło? Ja myślę, że Klaus nie jest jakąś wskazówką na zbudowanie społeczeństwa, czy wskazówką na cokolwiek. No może Klaus jest wskazówką, że można żyć osobno. I w tym momencie
to się stało moim życiem, moją pracą i takim moim światem, to granie. Muzyk może nagrać płytę, może zaśpiewać piosenkę na koncercie i niewiele więcej. Wpływ muzyki na jeżeli nawet jest, to jest niewielki. No. Kiedyś palnąłem w jakimś wywiadzie i to wydaje mi się, że to jest celna puenta do tego naszego fragmentu rozmowy, że gdyby muzyka potrafiła zmieniać świat, to po Bachu powinien być idealny. Nie jest. Także ja nie bardzo wierzę w to, że płyty Klausa czy kogokolwiek w Polsce zmieniały świat. Może utwierdzały niektórych ludzi w przekonaniu, że mimo tego, że są troszkę inni niż taki szablonowy Kowalski, to można tak właśnie, żyjąc nieszablonowo i troszkę inaczej, jakoś tam funkcjonować i funkcjonować w społeczeństwie. Dobrze się nauczyliśmy wolności przez te 22 lata? Znowu komentarz polityczny. Co? Może nawet. No uczymy się, nie wymagajmy od siebie. Ja jestem rozczarowany, ale z drugiej strony też nie sądzę, żeby społeczeństwo polskie było społeczeństwem geniuszy, którzy wystarczy pstryknąć i wchodzą na jakiś niewiarygodny poziom. Do tego się dojrzewa latami. Myślę, że nie jest najgorzej. Dwa ostatnie pytania, jeśli pan pozwoli. Muszę zapytać o Wrocław. Muszę zapytać o to, czy pan się czuje lokalnym patriotą. Lokalnym patriotą. W momencie wyjścia do Unii, kiedy Polska weszła do Unii, należałoby zredefiniować pojęcie patriotyzmu. W ogóle się zastanowić i jakoś ta dyskusja niby się zaczyna, a potem się nagle gdzieś tam przerywa, wraca i tak dalej, i tak dalej. Lokalnym patriotą. Ja sobie nie wyobrażam, to nie jest patriotyzm, to jest lenistwo. No, po prostu urodziłem się we Wrocławiu i pamiętam taką rozmowę z Grzegorzem Ciechowskim, kiedy Klaus miał sukces. Republika była na topie i on mówi, słuchaj, dlaczego ty się nie przeprowadzisz do Warszawy? On się już przeprowadził. No i tu roztoczył aurę przyjemności płynące z tego tytułu, że się mieszka w Warszawie. Ja mówię, słuchaj, gdybym się miał przeprowadzać, to bym się przeprowadził do Nowego Jorku. Chodź, wyjedziemy do Nowego Jorku i tam zaszalejemy. No ale jakoś on nie miał odwagi, ja też, no i nie widziałem powodu, żeby się przeprowadzać do jakiegokolwiek miasta. We Wrocławiu mam swój azyl, swoje miejsca. Nie korzystam jakoś specjalnie z Wrocławia. Jestem domatorem, który siedzi w domu i na dobrą sprawę mógłbym siedzieć w jakimś tam dowolnym mieście. Dlatego twierdzę, że jestem po prostu leniem. No. Leniem niemobilnym. O. Wrocław czasami się z tego lenistwa, podejrzewam, cieszy, chociażby wtedy, kiedy pan nagrywa piosenkę o tym mieście, zapraszając do udziału w wszystkich ważnych, tak? I mówiąc, i właściwie wystawiając krytykantom środkowy palec, kiedy krytykują, że pan to zrobił, że pan się pozbył swojej niezależności. To bzdura jest zupełnie. Ja tą piosenkę napisałem w ogólniaku w tym samym okresie, kiedy pisałem płyty na piosenki na płytę Plagiaty, czyli gdzieś w drugiej klasie ogólniaka. Inspiracją było Penny Lane Beatlesów, czyli piosenka o Liverpoolu. Chciałem zrobić taką bardzo kolorową. Bardziej mnie interesowała w tej piosence jakby faktura muzyczna, czyli barokowa trąbka, przestrzenie, jakaś taka feria dźwięków. A do napisania tekstu i w ogóle pokazania tej piosenki sprowokowało mnie to, że Wrocław, podejmując jakieś tam trudy wejścia w szranki z innymi miastami europejskimi, już nawet nie pamiętam o co. Europejska Stolica Kultury? Nie sądzę. To... Euro? Expo. To było Expo. Tak, to było Expo. Expo. Promował się piosenką Kuba Wyspa jak wulkan. To jest znany hit, bardzo dobry, ale taki trochę odklejony od Wrocławia. A pamiętam, że wielka scena w rynku we Wrocławiu, jem jakąś zupę pomidorową w barze obok i słyszę, Wrocław łączy się z Paryżem, Wrocław dla świata, no i Kuba Wyspa jak wulkan gorąca. No i makaron mi utkwił gdzieś tam w gardzieli. Powiedziałem sobie, to bzdura jakaś jest zupełnie, obok jest Wydział Kultury. No i w tym momencie byłem patriotą lokalnym, tak.
byłem patriotą, poszedłem i mówiłem, panie Lechu, rób pan piosenkę, jeżeli o Wrocławiu. No i machnąłem jakiś taki tekst, który ja wiem, że to się łączy z Expo, czy z jakimś tam konkurowaniem. No taki tekst, w którym życzę Wrocławiowi wszystkiego dobrego. Jest nadzieja o Wrocławiu. Nadzieja. To w ogóle jest niesamowite miasto, ponieważ ja z perspektywy trochę młodszego odbiorcy czy słuchacza często do Wrocławia przyjeżdżałem, jeszcze nie tak dawno, żeby na przykład zapowiadać czy prowadzić koncerty alternatywne w klubach, między innymi w Bezsenności. I tak sobie popatrzyłem sobie po tych ludziach, po tych ilościach ludzi w klubach, które tam są. I wydaje mi się, że to rzeczywiście jest jedno z takich miejsc w Polsce, gdzie my jesteśmy już no, dosyć blisko tej prawdziwej Europy. Takiej prawdziwej, fajnej, dobrej, dobrze pojętej Europy od strony kulturalnej. Więc chciałbym, żeby ten proces się przynajmniej nie zatrzymywał. Ostatnie pytanie o męskie granie. Nawet mi się zrymowało. W ubiegłym roku na pewno pan odbierał sygnały ze świata, jak to idzie. Idzie pięknie. Dobrze pan... Byłem pod wielkim wrażeniem, pierwszych 15 sekund piosenki, którą napisał Wojtek. Riffu. Nie riffu. Tam kiedy zaczynał śpiewać, też się robiło dziwnie i ciary szły po plecach. Pod wielkim wrażeniem spotów w telewizji czarno-białych, surowych, pięknych, szlachetnych. Zrobić reklamę, która była szlachetna, jest ciężko. To w jakiś sposób, znaczy na pewno nie w jakiś sposób, to była działalność reklamowa, ale szlachetna. W tym roku, trudno mi powiedzieć, no. Jak to się skończy, to się dopiero zaczyna. Jeżeli będzie coś koło tego, co było w zeszłym roku, będzie nieźle. Będzie nieźle, może. Przebiją. Ja nie śledzę tego. Ja zostałem zaproszony. Wojtek wpadł na szatański pomysł, żeby wziąć frazę z mojej piosenki. Tak mi powiedział. Myślałem, że z konstytucji, ale się okazało, że... Sobie napisałem dwie piosenki, no więc wziął z tej drugiej, czyli z Jezu, jak się cieszę. Wziął frazę z Jezu, jak się cieszę i powiedział, słuchaj, a ty weź z jakiejś tam mojej piosenki coś tam i no i spróbujmy coś opowiedzieć wspólnie. No więc we mnie utkwił, z zeszłego roku utkwił ten slogan męska muzyka. I jakoś tak zacząłem... To jest fajny jakby zlepek dwóch słów, które otwierają dosyć dużą przestrzeń. I tak starałem się to skomentować, ponieważ musiałem być lapidarny, bo tam raptem miałem chyba ze dwie frazy do zaśpiewania. To dużo myślałem, a na końcu tak sobie pomyślałem, że kobiety nam wybaczą tą męską muzykę. No i napisałem o tym piosenkę, że padają różne słowa, ale one nie mają większego znaczenia, że robi się noc. Patrzymy gdzieś tam w gwiazdy i wierzymy, że nastąpi jakiś cud. A kobiety nam się przyglądają i nam wybaczą, pewnie, może. Ja w ogóle uważam, że to jest, jeśli sobie mogę pozwolić na taką recenzję, pamiętam pierwsze przesłuchanie, dostałem tę płytę od organizatora męskiego grania agencji Live. Wsiadłem do samochodu, jechałem przez zatłoczoną Warszawę i słuchałem na okrągło tego kawałka, żeby się trochę z nim otrzaskać, przyzwyczaić. Mm-hmm. Bo przecież za chwilkę będzie nam towarzyszył bardzo często. I pomyślałem sobie, że wow, to jest chyba nie wiem jak to powiedzieć, najbardziej melancholijne zaśpiewane frazy przez Janerkę kiedykolwiek. Oj, śpiewałem też równie melancholijne, być może to są dojrzałe w końcu. Może są w końcu dojrzałe, aby tak było. Panie Lechu, chciałem panu powiedzieć, że na przyszłość czekamy w pana wykonaniu. Z przeszłości jest co czerpać, bo ona jest wspaniała. Cały czas do niej wracamy. Te powroty są czasami zadziwiające, tak jak w niektórych przypadkach na antenie Trójki słyszy się pieśni mijających się wielorybów. I to pięknie brzmi o każdej porze dnia i nocy. Wracamy do Fiu-Fiu, wracamy do innych solowych płyt, wracamy do Klausa. Czekamy na nową płytę i chcę panu powiedzieć jedno, że wciąż wydaje się, że machina zespołowa pod tytułem Lech Janerka
Brzmi fantastycznie. Ma pan w zespole kapitalnych chłopaków, którzy chociażby ze swoim projektem Ja po to niedawno się pokazali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Także takiego zespołowego poczucia gangu i dobrego flow życzę wam na nie tylko na męskie granie, ale też na kolejne projekty. Mam flow, nadzieję, że... czy ja dobrze słyszałem? Tak, taki cóż flow. To za słownictwo w trójce w ogóle. Flow, że będziemy flow. Się mogli tym ekscytować wkrótce. Także... No by tak było. No by tak było. Do przodu. Mam nadzieję, że będziemy się napinać, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję.